Sanatorium Miłości. Zaskakujące im wyznanie Marioli Baruk przyznala, flirtuje z kilkoma adoratorami. Mariola Baruk szybko podbiła serce widzów Sanatorium Miłości 4, okazała się przebojowa i pełna energii. Znalazła w programie przyjaciół. Anna Zieba, z której razem zajmowała pokój w czasie krycenia show. Stała się jej powierniczka i przyjaciółka. Niestety relacja z Piotrem Langefortem, z którym polaczyła ją wyjątkowa więź, nie zmieniła się nic więcej, to on nazwali Alucy. Mieszkająca w Stanach Zjednoczonych Mariola ostatnio spotkała się z inna popularna uczestniczka show Joanna Dyrkacz. Panie od razu nawiązali nic sympatii, gdy znaczy je podobny los emigrantek. Obie musiały wyjechać z Polski i za oceanem spędzili wiele lat. Mariola w rozmowie z Martą Manowską opowiedziała, że uciekła z Polski w 1982 roku. Zmala córka na rękach wsiadła do samolotu, by uciec przed mezem, który stosował wobec niej przemoc. Ni stat, ni zowat zostałam pobita, bo coś mu się nie podobało. Co zrobiłam źle? Gdy to zaczęło się powtarzać. Byłam zszokowana, nie wiedziałam, co mam robić. Wstyd było mi się przyznać, do momentu, gdy miałam tego podziurki w nosie i powiedziałam, że trzeba odejść, mówiła Mariola. Od czasu udziału w Sanatorium Miłości Mariola Baruk nie może opędzić się od adoratorów. Energiczna uczestniczka show wyznala, że kilku dosyć wytrwałych internautów ciągle do niej pisze. Ach, ci młodzi adoratorzy, jest ich trzech. Jeden z nich jest o 15 lat młodszy. Drugi o 14, a trzeci o 6 lat. Ja się trochę śmieję z tej sytuacji. Dużo mężczyzn pisze z Polski, wyznala w rozmowie z serwisem rozrywka TVP.pl. Mariola chętnie flirtuje z adoratorami, ale czy który z nich ma szansę u uczestniczki show? Będą musieli się postarać. Bo Marioli spodobało się bycie singlem. Jak stwierdziła, woli być sama, bo ma czas na swoje pasje. A jak pamiętają widzowie Sanatorium Miłości, Lucy uwielbiała skoki spadochronowe.